Jeszcze za oknem zima, ale do Grudziądza zbliża się wiosna i to wcale nie kalendarzowa, ale grudziądzka wiosna teatralna w Centrum Kultury Teatr. Na zorganizowanej konferencji na dużej scenie grudziądzkiego teatru spotkali się twórcy wydarzenia i media, które mogły zapoznać się z ofertą tegorocznego festiwalu. W tym roku repertuar wyśmienity i bardzo zróżnicowany, o czym przekonają się sami widzowie. Co roku grudziądzka wiosna teatralna związana jest z jakimś hasłem. Podobnie jest i w tym roku. Tym razem hasło to kraj. Będzie synonimem polskiej rzeczywistości, a więc kraju i raju. Skąd ta nazwa? Kraj.pl. Co roku grudziądzka wiosna teatralna jest związana z jakimś hasłem. Dobieranie spektakli zostało zamknięte w jakimś haśle. W tym roku nasz repertuar wygląda tak, że pokazujemy naszą polską rzeczywistość. Nie tę smutną, ale też nie tylko tę wesołą. Pokazujemy i puszczamy troszeczkę oko do widzów i szukaliśmy takiego tytułu, który będzie zawierał w sobie całą tematykę, którą będziemy pokazywać podczas grudziądzkiej wiosny teatralnej, ale który będzie też krótki i będzie dużo mówił. Więc pomyśleliśmy o raju, który jest krajem, który miesza się z krajem. Kraj, raj, to wszystko brzmi bardzo wymiennie, dlatego też kraj, ale z takim wyłuszczeniem tego raju, bo mamy prawie jak w raju, jak to powiedział Szymon, który tworzył ten festiwal, ale. I to właśnie ale będzie również w ramach naszej grudziądzkiej wiosny teatralnej. Sam festiwal będzie nie tylko dla znawców łakomym kąskiem, ale również dla zwykłego widza. Można śmiało powiedzieć, że Grudziądz stanie się małą stolicą teatralną. Pojawią się prawdziwe gwiazdy, znane nie tylko z teatrum, ale również ze srebrnego ekranu. To taki okres, kiedy w jednym miejscu, czyli tu i w Grudziądzu, w teatrze, można spotkać różne ciekawe osoby. Czasami takie, na które niektórzy widzowie z przyjemnością zapolują. Tak, podczas tej wiosny teatralnej będzie plejada gwiazd, między innymi Żebrowski, Karolak, Grabowski, Fraszyńska, Książkiewicz. To są nazwiska, które znamy ze srebrnego ekranu, które działają magnetycznie. O Krystyna Janda, o której już wspominałem wcześniej. Nie tylko ze srebrnego, ale również także sceny, czyli jednym słowem staniemy się na te kilka dni stolicą teatralną. Zabrzmiało bardzo górnolotnie, ale myślę, że także dajemy naszym widzom taką prawdziwą teatralną ucztę właśnie z plejadą gwiazd. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie istniała możliwość zdobycia darmowego karnetu na wszystkie spektakle odbywające się w ramach grudziądzkiej wiosny teatralnej. W tym roku, śladem lat poprzednich, też będzie taka pewna atrakcja dla tych, którzy wezmą udział. Tak jest, zapraszamy bardzo serdecznie widzów do walki o karnet na spektakle festiwalowe. Będzie to gra terenowa, tak jak było to już w przypadku wiosny teatralnej PRL-u. Mieliśmy tam grę terenową tropem PRL-u. W tym roku naprawdę obsada tych spektakli jest iście gwiazdorska, dlatego też wymyśliliśmy, że zrobimy takim tropem troszeczkę kosmicznym tą grę terenową. Spotykamy się z gwiazdami, więc jakby takie testy na astronautę, tak jak astronauta musi wykazać i szeroką wiedzą i sprawnością fizyczną, więc my tutaj też w taki dowcipny sposób przeprowadzimy jakieś na pewno testy sprawnościowe, najprostsze pytania te dotyczące kultury, naszego życia w naszym kraju, bo jak wiadomo hasłem przewodnim jest kraj.pl, czyli mówimy tutaj o Polsce, o polskiej scenie i polskiej twórczości. Posiadacze karnetów będą mogli zagłosować na najlepszy ich zdaniem spektakl i wyłonić tym samym zwycięzcę wiosny teatralnej. Spektakl spektaklem, ale oczywiście najważniejszy jest to, kto najbardziej spodoba się widzom. Tradycją grudziądzkiej wiosny teatralnej jest to, że posiadacze karnetów, czyli te osoby, które zdecydowały się przyjść na wszystkie spektakle, mają na koniec festiwalu prawo do wyboru ich zdaniem najlepszego spektaklu. I spektakl, który wygra, teatr, który wygra, przyjeżdża do nas raz jeszcze jesienią, ale już z innym spektaklem i ten teatr otwiera kolejny sezon teatralny tutaj u nas w teatrze. Na który bardzo serdecznie zapraszamy.